Dzisiejszy apel to nie tylko święto szkoły. To patriotyczne wydarzenie przywołujące pamięć i oddające cześć lotnikom Brygady Pościgowej, w skład której wchodziła 111 Eskadra Myśliwska imienia Tadeusza Kościuszki. We wrześniu 1939 roku to właśnie samoloty Brygady Pościgowej bohatersko strzegły dostępu do Warszawy, startując z lotniska polowego w Zielonce i tocząc zwycięskie potyczki z maszynami Luftwaffe nad terenami powiatu wołomińskiego. Panie pułkowniku, dowódca uroczystości kadet Szuba melduje szkołę gotową do święta patrona szkoły. Dziękuję bardzo. Roku na placu 3 maja w Wołominie byliśmy świadkami poświęcenia i wręczenia sztandaru oraz nadania imienia 111 Eskadry Myśliwskiej 1 Liceum Ogólnokształcącemu Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Wołominie. Był to milowy krok edukacji dla naszej placówki, która od początku istnienia kultywuje tradycję oręża polskiego, a także aktywnie wpisuje się w wychowanie patriotyczne i religijne tego regionu. Patronat 111 Eskadry Myśliwskiej jest dla naszej szkoły najwyższym wyróżnieniem i honorem. Symbole takie jak sztandar i patron stanowią dla kadetów wspaniały nośnik nadrzędnych wartości, patriotyzmu, tradycji, tożsamości narodowej, a dla kadry pedagogicznej stanowi kierunkowskaz działań wychowawczych. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 6b ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi dla idei pamięci narodowej, za szczególną troskę i pieczę odnośnie upamiętniania i opieki nad miejscami pamięci narodowej medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej odznaczone zostało 1 Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego imienia 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan profesor doktor habilitowany Piotr Gliński przyznał naszej szkole medal Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej jako najwyższej rangi za wyróżnienie za zasługi na rzecz kultywowania tradycji oręża polskiego i kształtowania postaw patriotycznych. Za chwilę nastąpi uroczyste wręczenie odznaczenia przez przypięcie go do poły sztandaru 1 Liceum Ogólnokształcącego PUL imienia 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie. Bardzo proszę pana Piotra Oleńczaka, pełnomocnika wojewody do spraw kombatantów i osób represjonowanych, który w imieniu pana wicepremiera Piotra Glińskiego dokona aktu odznaczenia sztandaru. Sekretarzem
komisji przyznającej to odznaczenie. To odznaczenie jest kontynuacją medalu Biegłego na Miejscu Pamięci Narodowej przyznawanego przez Radę Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Ta instytucja nie istnieje od 2016 roku, natomiast przyznawanie tego odznaczenia jest kontynuowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gdy byłem sekretarzem tej komisji, która przyznawała odznaczenia w skali całego województwa, miałem zawsze sposobność czytania wniosków i referowania komisji. Za co dane odznaczenie jest przyznawane, za jakie zasługi przyznaje się ten medal ludziom oraz instytucjom, tak jak właśnie Państwa szkole. Jest to bardzo prestiżowe odznaczenie. Weryfikowane są te wnioski bardzo dokładnie i z całą pewnością mogę stwierdzić, że należy się Państwa społeczności to odznaczenie i jest to wielki honor dla tej szkoły. Proszę o zabranie głosu pana majora Bartosza Tatczyna, reprezentującego szefa wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa-Praga. Pan major odczyta list gratulacyjny szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, pana generała brygady Mirosława Brysia, skierowany do dwóch kadetów naszej szkoły, Amelii Hirsch i Weroniki Najdy z okazji Dnia Kadeta. Stosownym listem gratulacyjnym wyróżniony został również kadet Konrad Cieniewski z pierwszego liceum ogólnokształcącego FUL w Dębie Wielkim. Wyróżnieni kadeci, wystąp! Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie Pani Dyrektor. Po raz kolejny przypadł nam mi zaszczyt reprezentować szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa-Praga i szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji pana generała Mirosława Brysia. Obaj panowie ze względów służbowych niestety nie mogli przybyć. Upoważnił mnie szef do odczytania specjalnego adresu złożonego na ręce pani dyrektor. Święto kadeta szkoły, święto patrona szkoły oraz Dzień Kadeta jest szczególną okazją, aby docenić Państwa wysiłek i poświęcenie na rzecz krzewienia wiedzy powszechnej oraz wojskowej, które wnoszą nieprzemijające wartości do współczesnych dokonań w zakresie umacniania obronności i bezpieczeństwa państwa. Z tej okazji składam całej społeczności szkolnej wyrazy najwyższego uznania. Bardzo dziękuję za włożony trud i zaangażowanie w przekazywanie wiedzy i wychowanie młodzieży oraz za stworzenie możliwości rozwijania swoich zdolności i pasji. Jednocześnie pragnę przekazać życzenia słabniącej energii, optymizmu oraz wszelkiej pomyślności w realizacji dalszych planów i zamierzeń, a zdrowie i szczęście niech zawsze towarzyszą Państwa poczynaniom. Podpisał podpułkownik Paweł Majchrowski. Pozwolę Państwu też, że odczytam list, który skierował szef Wojskowego Centrum Rekrutacji do kadetów. Proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje i podziękowania za wzorową realizację zadań służbowych oraz ponadprzeciętne zaangażowanie podczas dotychczasowego szkolenia. W imieniu własnym żołnierzy oraz pracowników Wojskowego Centrum Rekrutacji życzę zdrowia, podogody ducha, wytrwałości w dążeniu do celu, a także wszelkiej pomyślności w realizacji osobistych planów i zamierzeń. Podpisał szef Wojskowego Centrum Rekrutacji podpułkownik Paweł Majchrowski. Bardzo dziękuję. Ja chciałbym dodać ze swojej strony, życząc młodzieży też wytrwałości do dążenia celów, ale jednak takiej beztroskiej młodzieńczości, która pozwala na spełnienie najskrytszych marzeń. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Poproszę o zabranie głosu pana kapitana pilota Leszka Mańkowskiego, prezesa Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Szanowni Państwo, niemal z marszu po prawie 400 km drogi i pani Agnieszka zameldowała, że właśnie mam wystąpić, więc z dużą tremą również. 4 kwietnia tego roku w szacownych murach Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie uhonorowaliśmy pułkownika Jerzego Kosowskiego, bohatera walk w I wojnie światowej, wojny polsko-bolszewickiej, ale też i polsko-ukraińskiej. Ojca Polskiego Lotnictwa Myśliwskiego,
człowieka, który w 1939 roku, w sierpniu, zadeklarował chęć obrony ojczyzny, będąc już wówczas na emeryturze lotniczej. Niestety ówczesne władze nie pozwoliły mu dostąpić tego zaszczytu. Mógł to robić wcześniej, nie chciano, żeby to robił w II wojnie światowej. Ten niezwykły oficer popełnił samobójstwo. 6 sierpnia odebrał sobie życie. Nie mógł znieść tego, że nie może bronić swojej ojczyzny. Odsłoniliśmy dla niego tablicę honorową w Muzeum Lotnictwa Polskiego na Murze Pamięci u boku znanych polskich lotników. Proszę Państwa, wystąpiłem o asystę honorową do szefa krakowskiego garnizonu i otrzymałem 2 żołnierzy do asystowania przy tablicy. I któż przyszedł mi z pomocą? Pani dyrektor Agnieszka Kaczyńska zaproponowała, że z Wołomina, zza Warszawy, przyjedzie pododdział honorowy, poczet sztandarowy, flagowy i wszyscy inni potrzebni do przeprowadzenia tej pięknej, patriotycznej uroczystości. I tak się też stało. Trochę nie wierzyłem, ale jednak niecałą godzinę przed rozpoczęciem uroczystości, trochę zdenerwowany, telefonuję do pana pułkownika opiekuna. Gdzie pan jest? No ja jestem w garnizonie Balice, zwiedzamy pułk, a właściwie 8 bazę lotniczą. Ja mówię, ale przecież jesteście po drugiej stronie Krakowa, nie zdążycie. Zdążymy. No i zdążyli, proszę państwa. I zdążyli i wobec pierwszego wicewojewody krakowskiego, pana Pagacza i przedstawicieli pana prezydenta Majchrowskiego i władz państwowych i wszystkich innych przeprowadzili przepiękną uroczystość. Jestem żołnierzem wojsk powietrzno-desantowych, jestem też pilotem. 51 lat latam, do tego czasu latam i skaczę. I coś wiem na ten temat, jak to powinno wyglądać. Pani dyrektor, panie pułkowniku, naprawdę możecie być dumni ze swoich podopiecznych, bo to była taka dobra żołnierska robota. Mimo, że przecież jeszcze tymi żołnierzami nie są. Jesteście. Jesteście wy, kadeci. Także serdecznie gratuluję wam tej pięknej uroczystości, wykonania tej pięknej uroczystości. No, ale przede wszystkim to gratuluję wam patrona, bo przecież to nie tylko 111 eskadra, która przejęła tradycję od eskadry kościuszkowskiej, złożonej z ochotników amerykańskich, którzy za wolność naszą i waszą walczyli, przyjeżdżając z dalekiej Ameryki. Nie na swojej wojnie, a jednak. Także ten emblemat, który nosicie na apaszkach, to jest bardzo zacny znak w polskim lotnictwie. Bardzo. Serdecznie wam gratuluję postawy, gratuluję organizacji i wykonania tego, co robicie. I niech się wam darzy. Dziękuję. Lotnik skrzydlaty, władca świata bez granic, ze śmierci drwi, a w twarz się życiu głośno śmieje, drogę do nieba skraca, przestrzeń ma za nic, smutki mu z czoła pędzwieje. Jak równo silnik gra, jak śmiało śmigło tchnie, już ginie pośród chmur najśmielszych marzeń niebotycznych siat, niestraszny mrok i mgła, niestraszny wiatr co dmie. Jesteśmy od Ikara metri od tysiące lat, a jeśli z nas ktoś padnie wśród szaleńczych jazd, czerwieńszy będzie kwadrat nasz lotniczy znak. Znów pełny gaz, bo cóżże spada któraś z gwiazd, gdy cała wnet eskadra pomknie na szlak. Zawrót korkociąg, śmiały silnika wycie i wyrównanie, aż się zgięły kwiaty, jasny krąg ziemi oszalały, ginie w błękicie. 5 części świata za ciasne, lecz w górę szlak znaku nasz, nie trzeba wcale słów. Skrzydlaty klucz do sławy, drzwi odmyka, orła mamy hart, my Polski czujna straż, husarii dawnej chów, nie ścichnie nigdy w dali głos silnika, hej na start! Poza
dworzec sztandarowy wyprowadzić. Za mną marsz. Tak jak zakomunikowała nasza kadetka Wiktoria Wielgo, chcielibyśmy podzielić się z naszymi dostojnymi gośćmi wspaniałymi pracami, które przygotował nasz przyjaciel, przyjaciel naszej szkoły, wspaniały człowiek z wielkimi zdolnościami, pan Robert Firsz, który też duchowo jest z nami obecny, a tym bardziej tutaj swoimi dziełami. Prosił, żeby przekazać wszystkim serdeczne życzenia i pozdrowienia. I właśnie takimi pamiątkowymi pracami przygotowanymi przez pana Roberta Firszta chcielibyśmy obdarować naszych dostojnych gości. Pozwólcie państwo, że jako pierwszy tutaj przekażemy tą pamiątkową pracę, która przedstawia sztandar szkoły i otrzymany dzisiaj medal, że poprosimy o przyjęcie tego medalu pana Piotra Oleńczaka z prośbą o przekazanie panu wiceprezesowi Rady Ministrów, panu ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, profesorowi Piotrowi Glińskiemu, z wielkimi podziękowaniami. Pięknie dziękujemy, panie Piotrze. Panie pułkowniku, dowódca uroczystości kadet Szuba melduje zakończenie uroczystości. Szanowni państwo, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.